Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu horoskopu. Dzisiaj troszeczkę zmieniam dla nas rozkład. Bardzo jestem ciekawa, co powiecie na tą zmianę, jak Wam się podoba. Kto ma ochotę, piszcie w komentarzach, czy ten nowy rozkładzik jest lepszy, czy ten, który był wcześniejszy, bardziej woleliście może. Każda opinia jest dla mnie ważna. Pamiętajmy wszyscy jak zawsze, że są to czytanki ogólne, bierzmy co rezonuje, a co nie rezonuje zostawmy dla osób, które muszą może to usłyszeć, jest to dla nich ważne na dany moment. Tak, kochani, cudownie, że jesteście, jak zawsze bardzo się cieszę, że Was widuję tutaj, że ciągle widuję te same osoby, że pojawiają się nowe. Och, cudownie, utulam do serduszka, bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam serdecznie, przysyłam Ci piękną energię. W podziękowaniu za to, że jesteś i za to, że oglądasz i za to, że wracasz. A teraz przejdźmy już, kochani, do horoskopu. Serdecznie wszystkie osoby spod znaku Panny na czytaniu tygodniowym. Witajcie, kochani, dzisiaj troszeczkę inaczej. Zobaczmy runę dla osób spod znaku Panny. Co to mamy? Ansus. Runa numer 4, czyli kochani, komunikacja jest ważna. Ważna jest rozmowa, ważne jest wypowiedzenie tego, co jest istotne, wypowiedzenie tego we właściwy sposób, ważna jest klarowność i jasność, słowa, myśli, to będzie dla nas, słuchajcie, na ten czas istotne w sprawach prywatnych pomiędzy nami a innymi osobami, prawda? Może będzie tu trzeba kogoś oczarować dosłownie słowami, może będziemy chcieli coś z kimś załatwić i będziemy potrzebować, żeby się tak właściwie celnie wypowiedzieć, właśnie żeby ta osoba nas dobrze zrozumiała, prawda? Oczywiście to jest też, słuchajcie, inspiracja, motywacja, chęć działania, tworzenia, robienia czegoś. Oczywiście dla osób, które piszą, które są gdzieś tu artystycznymi duszami, to będzie dobry czas, płodny czas artystycznie, i w piśmie na przykład, więc na tej zasadzie, dobra, idziemy dalej. Mamy rycerza mieczy w sprawach prywatnych, mamy arcykapłana w sprawach prywatnych. O, i pojawia nam się jeszcze dziesiąteczka pentakli, a tu na końcu jakby pojawiła nam się jeszcze nam się pojawił as i na końcu jeszcze mamy szósteczkę mieczy. Bardzo dobrze to wygląda, kochani. Dopytajmy jeszcze radę. Ojeju, jeju, jeju. Ale słuchajcie, chaos jakiś będzie, który będziemy chcieli uporządkować. Więc mamy tu sąd ostateczny. Może w relacji związku u Ciebie, może to być relacja romantyczna, jakakolwiek inna, jest tu jakiś chaos, który trzeba uporządkować. Coś tu jest niejasne, coś tu jest niepoukładane, coś tu jest niewyjaśnione. I będziesz chcieć to wyjaśnić. Będziesz chcieć doprowadzić tutaj, może to być w obrębie rodziny, może chodzić o pieniądze, może to być w obrębie małżeństwa jak najbardziej, albo takiego długotrwałego związku, relacji. Jakaś prawda tutaj ma wyjść na jaw, coś tutaj ma się okazać, będziemy poszukiwać jakby zrozumienia, prawda? Bo tu mamy sąd ostateczny. Zobaczmy dalsze karty dla Panny. Ojej, ojej. Już patrzę, co to mamy, engagement, czyli zaangażowanie. Trzeba by tu się bardziej zaangażować, jest taka podpowiedź w relacje, może w rozmowę, ale tutaj słuchajcie, trzeba trochę spuścić z tonu podczas tej rozmowy, żeby to była równa rozmowa, fajna wymiana, żeby tu móc usłyszeć jeden drugiego, żeby mógł usłyszeć, mamy sąd ostateczny, czyli usłyszmy się nawzajem, prawda? Żeby poszerzyło nam się to zrozumienie na temat tej kwestii, o którą tu chodzi, bo każdy będzie miał co innego, prawda? Dalsza energia, dobra. Zobaczcie, rozmowa. Chodzi o to, żeby porozmawiać, żeby pozwolić sobie na tą wymianę. Chodzi o to, żeby to było w przyjaznej atmosferze zrobione, bo ten rycerz mieczy, on ma skłonność do takiego trochę za bardzo aroganckiego wypowiadania się, gdzie ta druga osoba nie jest w stanie tego przyjąć, bo odbiera te słowa jako atak, prawda? Albo taki przytyk może. Więc jest tutaj taka podpowiedź, żeby trochę złagodzić formę, w jakiej się wypowiadamy.
i właśnie troszkę poczarować, tak jak to Ansus, prawda, podpowiada, poczaruj troszkę słowem, a uzyskasz piękne efekty. Ja zawsze mówię, traktuj innych tak, jak ty chcesz, żeby cię traktowano. To jest w sumie, to powinno być jako takie główne przykazanie nasze tutaj na to życie. I powiem wam, że wówczas ja czuję, że naprawdę to nasze życie i ta nasza ziemia byłaby zupełnie innym miejscem, dużo lepszym dla każdego z nas. Gdyby każdy z nas traktował drugiego tak, jak my sami chcemy, żeby nas traktowano. Dobra, idziemy dalej. Prawda ukryta. Ktoś mówi, oboje wiemy, że nie jestem tym kimś dla ciebie. I druga wiadomość. Ktoś tutaj kogoś szuka, zobaczcie. Ktoś mówi, I look for you everywhere. Czyli wszędzie ktoś szuka kogoś. Jakieś bratnie dusze się tu szukają. Dobra, co tu jeszcze widzimy, kochani? Potrzeba jest rozmowy, jaśniejszej, bardziej klarownej komunikacji w związkach, w relacjach. Potrzeba też bardziej klarownie rozmawiać o pieniądzach. W obrębie rodziny może tutaj chodzi o jakieś dziedziczenie, jakieś spadki właśnie przekazywane i też tutaj trzeba by porozmawiać na ten temat. Ktoś tutaj będzie chciał rozmawiać też na temat pracy, zarabiania pieniędzy. Gdzie pracuje, dlaczego, czy chce tam zostać, może chce iść dalej. I tutaj będą wychodzić jakieś rzeczy, których się nie spodziewasz. Może twoja osoba powie ci coś, czego ty się nie spodziewasz i będziecie razem poszukiwać jak najlepszego rozwiązania. Ale 10 pentakli to jest bardzo dobra energia. No właśnie, tu jeszcze czuję, że może być jakiś ślub, wesele, poszerzenie grona rodziny, może dodatkowy członek rodziny w postaci na przykład dziecka, może się dziecko pojawić w rodzinie, albo partner czy partnerka dla kogoś. Generalnie czuję tutaj dużo szczęścia, dużo radości, dużo spełnienia, jeżeli jest szczerość i bezpośredniość i właśnie to troszkę opuszczenie jakby, jak to powiedzieć, tak troszkę, żeby łagodniej rozmawiać z tą drugą osobą. Mamy drugą runę w obszarze poza prywatnym i tu nam się pokazuje, słuchajcie, runa Mannas, runa numer 20. No i to jest właśnie runa, która przynosi, tak jak sąd ostateczny, przebudzenie, olśnienie, zrozumienie, poszerzenie percepcji, postrzegania czegoś. Jest to moc zrozumienia, czyli dostrzegamy coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, prawda? Co jest ważne i może długo tego nie widzieliśmy i to działało na naszą niekorzyść. Teraz to dostrzegamy. Fantastycznie. Oczywiście Mannas też pokazuje relacje międzyludzkie, czyli człowiek a człowiek właśnie, prawda? Czyli właśnie to, aby traktować drugiego jak człowieka. Czyli znowu traktuj innych tak, jak chcesz, żeby ciebie traktowano. Także w tym obszarze poza prywatnym. Mamy tu wisielca, czyli pokazują nam energię, zastanów się, zatrzymaj się na chwilkę, zastanów się, czy to, co do tej pory jest ok, czy może chcesz właśnie wprowadzić tu jakąś zmianę, może chcesz wprowadzić jakąś różnicę. Runa Mannas pokazuje właśnie, żeby zanurkować głębiej w jakąś wiedzę, żeby odkryć jakąś prawdę. Sąd ostateczny także i wisielec mówi nam dokładnie o tym samym. Spójrz na to z innej perspektywy, a możliwe, że zobaczysz zupełnie inny obraz. Kogo? Właśnie jakiejś osoby, która jest ci bliska. Może pracujecie ze sobą, a może współpracujecie i zobacz, czegoś tutaj nie widzisz, czegoś tu nie dostrzegasz. Kiedy zobaczysz prawdę w całości, wówczas może będziesz chcieć inaczej podejść do tej osoby, może wasza relacja zawodowa, biznesowa, jakakolwiek tutaj zmieni się na lepsze, ale uważaj znowu, żeby nie wchodzić w agresję i żeby nie próbować na siłę coś przewalczyć czy udowodnić. Zobaczcie, tu też jest pokazany as kielichów, czyli podchodź serduchem, po przyjacielsku, prawda, załatwisz dzięki temu dużo więcej niż agresywnie wymuszając. Dokładnie, tak czuję. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej. Dla osób spod znaku panny. Dobra, jedna jest, druga jest i trzecią mamy. Dobra,
Weźmy pierwszą, co nam tu się. Ten, zobaczcie, harfa nam się pokazuje to samo, co tutaj jest na tej runie, właśnie Ansus. Great happiness, wielkie szczęście. O tym mówię, kochani. Coś dobrego tu przychodzi ze względu na to, że panna dostrzega jakąś prawdę, której wcześniej nie widziała. Zobaczmy dalej. Carriage, a journey, zobaczcie, czyli podróż fizyczna albo jakaś intelektualna. Ja tu czuję bardzo dla większości z was, kochani, podróż intelektualną, czyli zrozumienie czegoś, co wcześniej było właśnie w ukryciu, czego wcześniej panna nie wiedziała. I mamy jeszcze jedno, great passion, czyli ktoś tutaj ma ogromną pasję do tego, czym się zajmuje. Bo tutaj raczej ja czuję, że chodzi o sprawy biznesu, finansów, inwestycje i tak dalej. I teraz ja czuję, że możesz tutaj wejść we współpracę z kimś, z kim wcześniej nie zdarzyło ci się wejść w tą współpracę, bo z jakiegoś powodu nie było zrozumienia, nie było zaufania, nie było może też rozmowy, nie było też może twojej wiedzy na ten temat. Może na przykład nie było wiedzy, że ten ktoś też się tym zajmuje, albo że wzajemnie możecie sobie tutaj pomóc, prawda? Tak, runa mannas to jest takie poszukiwanie właściwych rozwiązań po przebudzeniu, prawda? I wisielec pokazuje, szukamy tych rozwiązań, zastanawiam się, myślę, prawda? Szósteczka kielichów pokazuje, że tu się zdarzają jakieś sytuacje. Może spotykasz właśnie jakąś osobę, może z przeszłości, a może po prostu znasz tą osobę i się raz czasem gdzieś spotykacie. W każdym razie, co jest istotne, ta osoba wnosi ci jakąś prawdę i gdzieś ci jest w stanie otworzyć oczy na coś, czego ty w tym momencie nie widzisz. Bo tutaj zobacz, ty tego nie widzisz. Blokujesz się możliwe nawet na to coś z jakiegoś powodu. Może ktoś ci coś wcześniej powiedział, może jakieś wnioski były wcześniej wyciągnięte, w związku z tym jest ten mur, jest ta blokada. Ale zobacz, to jednocześnie blokuje ci dobrobyt. Zobaczcie, jakby to połączyć, czyli dobrobyt w jakim znaczeniu? Może lepsze zarobki, może dobrobyt pod względem na przykład poszerzenia sobie na przykład grona osób, które się zna, a dzięki temu można, prawda, rozwijać biznes na przykład, bo się zna więcej osób, te osoby też kogoś znają, potem się taka siatka robi, prawda, znajomości. W każdym razie ktoś tutaj blokował się na coś, w związku z tym nie rozwijał wystarczająco swoich skrzydeł. Tak, szósteczka kielichów wnosi bardzo piękną energię i takie dobre zbiegi okoliczności, powiedziałabym, które wyrywają tutaj pannę z jakiegoś przyblokowania, z jakiegoś zastopowania, z jakiejś może blokady intelektualnej też. Dwójeczka mieczy dla mnie to jest, że ktoś nie chce widzieć, nie chce słyszeć, nie chce postrzegać, bo wie swoje, prawda? Jednocześnie prowadzi to do ogromnego rozczarowania i takiego poczucia chęci odcięcia się od czegoś, może kogoś. No i przez to jest właśnie przyblokowanie i niemożność rozwinięcia się w tym danym obszarze, bo właśnie jakieś wcześniej były wyciągnięte wnioski, jakaś jest opinia, która jest bardzo sztywna, a tutaj sześć kielichów, pojawia się ktoś, kto wnosi ci świeżość, wnosi ci jakąś prawdę, okazuje się, że prawda i fakty są inne niż ty wcześniej zakładałaś czy zakładałeś, w związku z tym też chcesz coś zmienić. Sześć kielichów to też jest, słuchajcie, taka umiejętność akceptowania tego, co jest, takim jak to jest. Bez blokowania się jednocześnie, czyli zastanów się, czy nie blokujesz się na kogoś albo na coś tylko dlatego, że nie do końca podoba ci się, czyli coś albo ktoś nie jakby nie równa się z twoimi oczekiwaniami tutaj, ale jednocześnie to jest biznes, to są finanse, to są inwestycje, to jest kariera, sprawy zawodowe. Zastanów się, czy nie za dużo tu w tym jest emocji, a nie za mało konkretów i faktów i takiego uziemienia, prawda? Czuję, że ten tydzień będzie pomagał właśnie, żeby przejrzeć na oczy, żeby zobaczyć jakąś prawdę,
poszerzyć sobie właśnie zrozumienie na jakiś temat i dzięki temu przychodzi też ogromna ulga, więc jest to, kochani, naprawdę fantastyczne. Jest to naprawdę fantastyczne. Dobra, zobaczmy sobie, mini, wybierz kartę na koniec. Dla panien, jak zawsze możecie zapytać, kochani, o osobę, sytuację, wydarzenie. Jeżeli ktoś sobie życzy indywidualne czytanko, zapraszam, napisz na maila, prześlę ci ofertę. Natomiast tutaj, mini, wybierz kartę, 1, 2, 3 dla panny, jedyneczka, mało prawdopodobne, numer 2, tutaj mamy zdecydowane tak, zielone światełko i 3, niewłaściwy czas, tu by trzeba coś zmienić, żeby to było ze szczęściem, z pasją i jakąś podróż trzeba tu wykonać. Może, no każdy będzie wiedział, o co chodzi. Dobrze, kochani, tyle. Dajcie znać, jak macie ochotę, w komentarzach, jak wam się ten rozkład podoba, czy wam się bardziej podoba ten, czy ten wcześniejszy. A ja jak zawsze życzę nam dobrego tygodnia. No i kochani, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!